Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu Krakowskiego Klubu Cofnij się. Dzisiaj naszym gościem jest pani Justyna Szambara i będziemy mówić o... Głośniej? Będziemy mówić o padereckich, ale więcej szczegółów pani Justyna. Ja tylko powiem, że nasze spotkanie jest transmitowane na żywo przez niepoprawne radio.pl, a transmisję internetową możemy realizować dzięki Telewizji 7, też niezależnej Telewizji 7. Także zapraszam do słuchania. Dzień dobry słuchaczom radia niepoprawne.pl i do oglądania nas w internecie. Spotkanie się będzie odbywało tak jak zwykle, czyli najpierw oddam mikrofon pani Justynie, a później prosimy o pytania, o dyskusję. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło spotkać się tutaj dziś z Państwem, żeby w ramach cyklu Sylwetki Niezwykłe przypomnieć postaci, które na to miano z całą pewnością zasługują. Mowa oczywiście o Helenie i Ignacym Janie Paderewskich. Cieszę się także, że spotykamy się tutaj w Krakowie w ramach Krakowskiego Klubu Fotowtorkowego. Jak wielu z Państwa zapewne bardzo dobrze wie, kilka ważnych wątków w biografii Paderewskiego łączy się z Krakowem i dziś także o tych związkach Ignacego Jana Paderewskiego z Krakowem chciałabym wspomnieć. Drodzy Państwo, ja jestem muzykologiem, ale nie sposób mówić o Paderewskim, ograniczając się tylko i wyłącznie do przypomnienia jego zasług położonych na niwie artystycznej, bądź odnosząc się wyłącznie do zasług położonych na polu patriotycznym, niepodległościowym i politycznym. Bowiem te dwie z pozoru przeciwstawne sfery aktywności Paderewskiego są w istocie ze sobą bardzo silnie sprzężone. Ogromna sława i rozgłos, jakie Paderewski zyskał koncertując na estradach niemalże całego świata, stały się punktem wyjścia do jego działalności patriotycznej i niepodległościowej. Jak mawiano w czasach II Rzeczypospolitej, Paderewski wygrał Polskę na fortepianie. Niestety w czasach powojennych dla oficjalnej propagandy postać Paderewskiego była wielce niewygodną. Jego nazwisko pojawiło się w tak zwanym spisie cenzury, czyli na liście osób, o których nie wolno było wspominać w publikacjach, w audycjach radiowych czy telewizyjnych. Obecnie, należy się cieszyć, postać Paderewskiego i jego wkład w kształtowanie dziedzictwa kulturowego Europy i świata oraz jego rola jako współtwórcy niepodległości Polski są coraz lepiej rozpoznane i doceniane zarówno w kraju, jak i za granicą. Niestety zdecydowanie gorzej przedstawia się stan wiedzy na temat Heleny Paderewskiej, drugiej żony artysty, jego wielkiej miłości, muzy i przyjaciółki. Wizerunek Heleny Paderewskiej ukształtowany w okresie II Rzeczypospolitej, niestety nadal funkcjonujący w powszechnej świadomości, w dużej części opiera się na anegdotach i niewybrednych komentarzach utrwalonych w relacjach, pamiętnikach, wspomnieniach głównie przeciwników politycznych Paderewskiego. Dziś jeszcze w popularnych publikacjach, w mediach, przede wszystkim w różnego typu portalach internetowych pojawiają się wzmianki na temat Heleny Paderewskiej, która, jak pisał Jan Lechoń, kręciła Polską niczym łyżką w zupie. Dlatego też dzisiaj chciałabym przybliżyć Państwu nieco właśnie postać Heleny i powiedzieć o jej roli nie tylko jako żony wybitnego artysty i męża stanu, ale także jako działaczki społecznej, a przede wszystkim
osoby bardzo wrażliwej na ludzką krzywdę, osoby, której realna, konkretna działalność w okresie I wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu przyniosła ratunek milionom Polaków w kraju i za granicą. Ale zacznijmy od początku. Drodzy Państwo, aby w pełni zrozumieć postawę Paderewskiego, jego motywacje zarówno artystyczne, jak i polityczne, musimy na chwileczkę cofnąć się do czasów jego dzieciństwa. Przypomnę, Paderewski przyszedł na świat 6 listopada 1860 roku w Kurybówce na Podolu jako drugie dziecko Jana i Polikseny z Nowickich. Ojciec artysty pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej Pujelita i sprawował funkcję zarządcy majątku rodziny Iwanowskich. Matka Ignacego zmarła wkrótce po jego narodzinach. W 1863 roku Jan Paderewski za pomoc udzieloną powstańcom styczniowym został aresztowany i osadzony w carskim więzieniu. Ignacy i jego starsza siostra Antonina na ponad rok trafili pod opiekę ciotki. W 1865 roku Jan Paderewski wraz z rodziną przeniósł się do Sudynkowa na Wołyniu, gdzie objął funkcję administratora majątku Szaszkiewiczów. W 1867 roku powtórnie się ożenił z Anną Stańkowskich. Wkrótce przyszło na świat ich troje dzieci, przyrodnie rodzeństwo Ignacego, Józef, Stanisław i Maria. I to właśnie atmosfera rodzinnego domu wywarła decydujący wpływ na kształtującą się osobowość przyszłego pianisty i męża stanu. Ojciec Ignacego, żarliwy patriota, zadbał o to, by jego dzieci dorastały w atmosferze głębokiej miłości do ziemi ojczystej i poszanowania chrześcijańskiej tradycji. Jednym z nauczycieli młodego Ignacego i jego siostry był Michał Babiański, wieloletni emigrant we Francji, uczestnik powstania listopadowego. Dom Paderewskich na kresach dawnej Rzeczypospolitej, wzorem wielu domów szlacheckich w XIX wieku, był ostoją polskości i patriotyzmu. Funkcjonowało wówczas takie powiedzenie: nie ma Polski na mapie, Polska zaczyna się na progu waszego domu. Myślę, że to powiedzenie można z całą pewnością zastosować także do domu, w którym dorastał Ignacy Paderewski. Do 12 roku życia Ignacy kształcił się wyłącznie pod okiem domowych nauczycieli. W 1872 roku wyjechał do Warszawy i podjął studia w tamtejszym Instytucie Muzycznym. Już w okresie szkolnym ujawniły się pewne cechy osobowości Paderewskiego, można powiedzieć, charakterystyczne dla jednostek wybitnych. Były to odwaga marzeń i wielka determinacja w dążeniu do celu, wbrew wszelkim przeciwnościom i niepowodzeniom, a także poczucie własnej wartości i skłonność do tytanicznej, ciężkiej pracy. Paderewski, mimo pewnych trudności i kłopotów, kiedy to na skutek błahego konfliktu z władzami Instytutu został relegowany ze szkoły, co stało się zresztą dwukrotnie, jednak ukończył naukę z ocenami bardzo dobrymi i celującymi. Na koncercie dyplomowym wykonał pierwszą część koncertu fortepianowego Edwarda Grieg'a, przedstawił także własną kompozycję, pieśń Dola do słów Władysława Syrokomii. Jesienią 1878 roku podjął pracę w macierzystej szkole jako nauczyciel muzyki w niższych klasach żeńskich. To właśnie w tym okresie Paderewski poznał Helenę, swoją przyszłą drugą żonę, a wówczas żonę cenionego skrzypka i kompozytora Władysława Górskiego. O 14 lat starszy od Paderewskiego Górski w 1879 roku objął klasę skrzypiec w Warszawskim Instytucie Muzycznym. Obaj muzycy często występowali na wspólnych koncertach, łączyła ich zresztą wieloletnia przyjaźń. Do tego wątku też powrócę nieco później. Drodzy Państwo, praca pedagogiczna, jakkolwiek przynosiła pewne pozytywne rezultaty, nie była dla młodego Paderewskiego satysfakcjonującą.
Paderewski miał silną potrzebę doskonalenia się, pogłębiania wiedzy. Początkowo zamierzał całkowicie poświęcić się pracy kompozytorskiej. Marzył o studiach kompozytorskich w Berlinie. Jednak sytuacja finansowa jego i rodziny uniemożliwiła realizację tych planów. Ojciec Paderewskiego miał wówczas na utrzymaniu troje dzieci, a sam Paderewski, mimo dodatkowych dochodów z prywatnych lekcji, nie mógł zgromadzić sumy potrzebnej na wyjazd do Berlina. W styczniu 1880 roku 20-letni Ignacy poślubił Antoninę Korsakówne, absolwentkę Instytutu Muzycznego, a 9 miesięcy później przyszedł na świat ich syn Alfred. Szczęście rodzinne nie trwało jednak długo. Antonina zmarła w połogu, a osieroconym synkiem początkowo opiekował się sam Ignacy, lecz obowiązki pedagogiczne, praca twórcza oraz plany dalszego kształcenia za granicą zmusiły artystę do przekazania syna pod opiekę dziadków. W styczniu 1882 roku Paderewski wreszcie wyjechał na upragnione studia kompozytorskie do Berlina. Tam kształcił się pod kierunkiem Friedricha Killa, u którego studiował wielu młodych muzyków polskich. W tym okresie nawiązał również współpracę z niemiecką firmą wydawniczą Bothe und Bock. Po powrocie do Warszawy artysta ponownie objął stanowisko nauczyciela w Instytucie Muzycznym. Z wielką pasją i zaangażowaniem oddawał się także pracy twórczej. Jednak pełen ambicji Paderewski zawsze stawiał sobie bardzo wysokie cele. Jak pisał w jednym z listów do ojca: nie umiem jeszcze tyle, ile mi potrzeba. W Warszawie niczego się nie nauczę. W jesieni wracam do Wiednia i będę się starał powoli tam sobie robić stanowisko. Będzie mi tam z początku źle. Będę walczył z biedą, ale wolę już suchy kawał chleba i przekonanie, iż spełniam, co powinienem, niż względnie wygodne życie i moralne niezadowolenie. I ty, drogi ojcze, jesteś tego zdania, nieprawdaż? W 1884 roku Paderewski ponownie wyjechał do Berlina, by doskonalić swe umiejętności kompozytorskie pod okiem mistrza sztuki instrumentacji Heinricha Urbana. Zachęcony pierwszymi sukcesami na gruncie wydawniczym, pisał do ojca, cytuję: możesz z czasem wyrobić tu sobie niezgorsze imię i uznanie. Podwójnie tego pragnę, dla siebie, rodziny i dla kraju. Chciałbym szczerze mu służyć, wszak nie tylko mieszkając nad Wisłą można być ojczyźnie użytecznym. Jak deklarował w listach do ojca, chciał służyć rodzinie i krajowi. Podkreślał jednocześnie, że cudzoziemcy według jednostek sądzą o narodzie. Paderewski swą postawą nawiązywał do tradycji wielkiej emigracji. Ten, można powiedzieć, ostatni polski romantyk, podobnie jak jego sławni poprzednicy, gorąco wierzył, że ojczyźnie należy służyć talentem artystycznym, ale także ofiarnością patriotyczną. Po studiach kompozytorskich w Berlinie Paderewski postanowił kontynuować studia pianistyczne i w tym celu udał się do Wiednia, do doskonałego i bardzo cennego wówczas pedagoga Teodora Leszetyckiego. Po latach Paderewski tak wspominał swego nauczyciela: nie znałem i do dziś nie znam nikogo, kto by mu dorównał. Nikt absolutnie nie może się z nim porównywać. Jako pedagog olbrzym, wobec którego wszyscy inni są tylko karłami. Drodzy Państwo, w zdobyciu funduszy na wyjazd do Wiednia i studia u Teodora Leszetyckiego pomogła Paderewskiemu Helena Modrzejewska. I tu pojawia się pierwszy istotny wątek łączący Paderewskiego z Krakowem. Paderewski poznał będącą wówczas u szczytu sławy Helenę Modrzejewską w Zakopanem, gdzie spędzał wakacje 1884 roku. Modrzejewska wróżyła Paderewskiemu wielką światową karierę pianistyczną i doradzała rozpoczęcie występów solowych. Paderewski wówczas nie był na to przygotowany. Nie miał ani odpowiedniego repertuaru, ani tak zwanego nazwiska. Aktorka zaproponowała zatem urządzenie wspólnego występu w Krakowie,
słusznie sądząc, że jej udział zgromadzi najświetniejszą publiczność i zapewni rozgłos w mieście i na łamach prasy, co też w konsekwencji przyniesie odpowiedni dochód artyście. Istotnie, koncert Paderewskiego z udziałem Modrzejewskiej, który miał miejsce 3 października 1884 roku w sali hotelu Saskiego w Krakowie, zakończył się ogromnym sukcesem, zarówno artystycznym, jak i finansowym. Dzięki temu przedsięwzięciu Paderewski zyskał fundusze na wyjazd do Wiednia. Współpraca z Leszetyckim przebiegała pomyślnie. Jak wynika z treści zachowanych listów Paderewskiego, zresztą trochę wbrew opiniom samego artysty przekazanych w jego pamiętnikach spisanych pod koniec życia, zarówno Leszetycki, jak i jego żona, słynna już wówczas pianistka rosyjskiego pochodzenia Aneta Jesipowa, wróżyli Paderewskiemu dużą karierę, wspierali go i zachęcali do dalszej, wytężonej pracy. Jesipowa stała się niejako przewodnikiem, doradcą młodego pianisty przed jego europejskim debiutem. Ta słynna pianistka włączyła także do swojego repertuaru utwory Paderewskiego, m.in. jej dedykowany koncert fortepianowy Amol, i w ten sposób promowała dzieło tego Polaka. Pierwsze udane koncerty Paderewski dał z końcem 1887 roku na estradach Wiednia i Strasburga. Jednak punktem zwrotnym w karierze Paderewskiego był sensacyjny debiut pianistyczny w Paryżu 1888 roku. Koncert ten odbił się szerokim echem w świecie muzycznym i zapoczątkował oszałamiającą, trwającą ponad 50 lat karierę wirtuozowską artysty. Paderewski szybko stał się artystą rozpoznawanym, wręcz uwielbianym. Koncertował na najważniejszych estradach Europy i świata, a wśród wielbicieli jego talentu znalazły się koronowane głowy, prezydenci, przedstawiciele świata polityki i biznesu. Sukces zawodowy nie przełożył się jednak na szczęście w życiu osobistym. Pozostający pod opieką dziadka, kilkuletni synek Paderewskiego, Fredzio, poważnie zachorował. Prawdopodobnie było to porażenie dziecięce, czyli choroba Hajnego Medina. Za namową Heleny Górskiej, która zresztą była matką chrzestną Fredzia, w 1890 roku Paderewski przekazał chłopca właśnie pod opiekę Górskich, mieszkających wówczas w Paryżu. Syn Paderewskiego dorastał więc o 4 lata starszym synem Górskich, Wacławem. Szanowni Państwo, w tym miejscu należałoby wspomnieć o niezwykle trudnej sytuacji emocjonalnej, w jakiej znaleźli się Paderewski i Górscy, oraz powiedzieć kilka słów na temat samej Heleny. Niemalże od początku znajomości młody Paderewski był zauroczony żoną przyjaciela, z czasem jednak połączyła ich znacznie głębsza więź emocjonalna. Kim więc była Helena Górska? Helena Maria z domu Rosen, urodzona w Warszawie w 1856 roku, a więc 4 lata starsza od Paderewskiego, była córką Władysława von Rosen i nieznanej z imienia Greczynki. Ojciec Heleny był oficerem armii carskiej. Ranny w wojnie krymskiej leczył się na Korfu, skąd przywiózł do Warszawy piękną, młodą Greczynkę, którą wkrótce poślubił. Matka Heleny zmarła wkrótce po narodzeniu dziecka. Władysław powtórnie się ożenił z baronową Zofią Taubę, a córkę oddał pod opiekę swojej matki, Katarzyny Rozenowej, gorącej Polki, chociaż wdowy po carskim generale. W wychowaniu młodej Heleny pomagała również ciotka Emilia Rozenowska. W 1874 roku 18-letnia Helena poślubiła o 10 lat starszego skrzypka, solistę orkiestry Teatru Wielkiego, Władysława Górskiego. Po ślubie ambitna młoda kobieta kontynuowała naukę i w 1876 roku otrzymała od dyrektora II Gimnazjum Męskiego w Warszawie zaświadczenie konwersatorki języka francuskiego. Choć uczucie Paderewskiego do Heleny Górskiej należy datować niemalże na początek ich znajomości,
to jednak przez długie lata relacja ta nie wykraczała poza ustalone konwenanse i miała charakter czysto platoniczny. Niemniej jednak w listach do Heleny, wysyłanych zresztą z dość dużą częstotliwością, Paderewski niekiedy aluzyjnie, a czasem wprost wyrażał swe uczucia i tęsknoty. W styczniu 1882 roku 22-letni Paderewski pisał do Heleny z Berlina. Gdyby człowiekowi dana była możność przerzucenia się tam, kędy myśl jego podąży, dosiadłbym którejś z lotnych myśli moich i nim dopiero słowa te skreśliło, byłbym już przy Tobie, Pani. Smutno mi bardzo, smutno za tymi, których kocham i tymi, których kochać powinienem. A jeśli prawdą jest, co mówią, że mam lód w piersi, to chyba teraz uczuć płomienie w łzy go zamienią. Z pokornym poddaniem się opatrzności, co jest nie tyle zasługą chrześcijanina, ile dowodem jego niedołęstwa, chodzę parę razy dziennie do postrestan po to, czego nie znajduję. W jednym z kolejnych listów pisał: tęskno mi straszliwie. Niekiedy miewam chwilę, że tylko biegłbym do Pani porady, po pociechy słowa, po jakąś zachętę do pracy, do której często odbieram ją ochotę. Może to i lepiej, że tak znaczna odległość nas dzieli, bo inaczej zanudziłbym już Panią moimi skargami na cierpienia, często urojone. A co gorsza, zamiast pożądanego współczucia, wzbudziłbym już może wstręt lub obojętność. Listami nie tak prędko chyba do tego dojdę. Tymczasem pocieszę się tu zbiorem drogich listów Pani. Odczytuję je, ilekroć do rady Twej lub pocieszenia chciałbym się uciec. A nierzadko to bywa. I są one dla mnie czym dla wiernego Ewangelia. Zatem wbrew powszechnym opiniom Helena Górska nie narzucała się ze swoimi uczuciami wobec Paderewskiego. Przeciwnie, to artysta zabiegał o jej uczucia. I mimo regularnych listów, mniej lub bardziej oczywistych wyznań miłosnych, Helena przez długi czas odsuwała te awanse, oferując jedynie uczucia przyjacielskie czy też siostrzane macierzyńskie. Skądinąd, jak wynika z treści zachowanych listów, małżeństwo Górskich niemalże od samego początku nie należało do udanych, a późniejsze uczucia Paderewskiego stamtąd tylko pogorszyły. Władysław już w 1882 roku był świadomy uczuć Paderewskiego do jego żony. Przeczytał bowiem listy do niej adresowane. I mimo to sytuacja, w jakiej znalazła się cała trójka, ze względów towarzysko-obyczajowych, przez długi czas była niemożliwą do rozwiązania. Jednak w 1895 roku Helena podjęła starania o unieważnienie małżeństwa przez władze kościelne, co zostało zakończone sukcesem z końcem 1898 roku. W maju następnego roku Helena i Ignacy zawarli związek małżeński w kościele Świętego Ducha w Warszawie i niebawem wraz z pełnoletnimi już Wacławem i Alfredem przenieśli się do Szwajcarii, do nowo nabytej rezydencji Rion-Bossonu niedaleko morz nad Jeziorem Genewskim. Odtąd Helena towarzyszyła mężowi w jego długotrwałych podróżach koncertowych, troszcząc się o jego zdrowie i powodzenie, skutecznie wspierając jego działalność. Jeszcze tylko dodam, że Alfred, jedyny syn Paderewskiego, mimo licznych kuracji zagranicznych, zmarł w 1901 roku, przeżywszy zaledwie 21 lat. Powróćmy jednak do kwestii związanych z działalnością artystyczną Paderewskiego. Rozkwit światowej kariery pianistycznej, kariery na miarę dzisiejszych idoli estrady i filmu, odsunął twórczość kompozytorską w sferę marzeń, które Paderewski mógł realizować jedynie sporadycznie w czasie wolnym od podróży i koncertów. W 1890 roku, stojąc już u szczytu sławy, Paderewski pisał do Heleny: do Ciebie przyjdę po kompozycję, ale pamiętaj, jeśli nie dostanę, to się gdzieś tam na wybrzeżu położę wśród piasku i jak Chińczyk zrozpaczony będę czekał, aż mnie zabiorą fale morskie. Bez kompozycji życie dla mnie nie ma żadnego uroku. W
1890 roku Paderewski stworzył jednak jeszcze kilka znaczących dzieł neoromantycznych, m.in. operę Madru, operę, która jako jedyna do czasów Krzysztofa Pendereckiego, jako jedyna opera polska była wystawiona w słynnej Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Ponadto powstała monumentalna symfonia Howl, po raz pierwszy wykonana w Bostonie w 1909 roku. I symfonia ta to utwór szczególny, w którym Paderewski za pośrednictwem muzyki opowiedział o trudnych losach Polski, o okresie dawnej świetności i późniejszej niewoli, z motywem nadziei na zwycięstwo pojawiającym się w ostatniej części dzieła, motywem opartym na melodii Mazurka Dąbrowskiego. Fantazja Polska, utwór na fortepianie i orkiestrę zawierający element tańców polskich, symfonia Howl, a także wspomniany wcześniej koncert fortepianowy pozostawały przez długie lata w repertuarze największych orkiestr i dyrygentów świata. Spełniło to w znacznym stopniu nie tylko ambicje samego kompozytora, ale też dało świadectwo siły i ducha kraju pozbawionego niepodległości. Paderewski jako pianista osiągnął olbrzymi sukces, zarówno pod względem artystycznym, jak i finansowym. I sukces ten umożliwił mu skuteczną walkę o wolność i niepodległość Polski. W 1910 roku Paderewski zaangażował się w działalność społeczno-patriotyczną, m.in. finansując budowę pomnika Władysława Jagieły, wzniesionego dla uczczenia 500-lecia Wiktorii Grunwaldzkiej. Pomnik ten stał się symbolem patriotycznych idei wolnościowych. Warto dodać, że do Krakowa, liczącego wówczas ponad 137 tysięcy mieszkańców, na uroczystości grunwaldzkie przybyło ponad 150 tysięcy osób z wszystkich zaborów, pomimo tego, że oficjalnie nie można było zapraszać Polaków z zaboru rosyjskiego i pruskiego. Przybyli także liczni przedstawiciele Polonii. Paderewski wygłosił wówczas płomienne, patriotyczne przemówienie, które rozpoczął słowami. Dzieło, na które patrzymy, nie powstało z nienawiści. Zrodziła je miłość głęboka ojczyzny, nie tylko w jej minionej wielkości i dzisiejszej niemocy, lecz i w jej jasnej, silnej przyszłości. Zrodziła je miłość i wdzięczność dla tych przodków naszych, co nie po łup, nie po zdobycz szli na pola walki, ale w obronie słusznej, dobrej sprawy zwycięsko dobyli oręża. Uroczystości odsłonięcia monumentu, usytuowanego oczywiście na placu Matejki w Krakowie, stały się swoistą manifestacją niepodległościową. W październiku tego samego roku, podczas uroczystych obchodów setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, Paderewski, doskonały orator, wygłosił pamiętną mowę o Chopinie, której fragment brzmiał. Zebraliśmy się tutaj dla uczczenia pamięci jednego z największych synów naszej polskiej ziemi. Uczą nas szacunku dla obcych, a pogardy dla swoich. Każą nam miłować wszystkich, choćby ludożerce, a nienawidzić ojców i braci za to, że nie gorzej może, lecz inaczej tylko myślą. Chcą nas wyzuć zupełnie z rasowego instynktu, cały pokoleń dobytek oddać na pastwę nieokreślonej przyszłości, a łup chaosowi, którego tworne kształty lada godzina ukazać się mogą ponad tonią czasu. W dalszej części wystąpienia Paderewski tłumaczył znaczenie Chopina dla kultury narodowej i dobie rozbiorów. I tu kolejny cytat. Zabraniano nam wszystkiego. Mowy ojców, wiary przodków, czci dla świętych przeszłości, pamiątek, strojów, obyczajów, pieśni narodowych. Zabraniano nam Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza. Nie zabraniano nam tylko Chopina. A jednak w Chopinie tkwi wszystko, czego nam wspomniano. Paderewski mowę podsumował słowami: człowiek, choćby największy, ani nad narodem, ani poza narodem być nie może. On jest z jego ziarna, jego cząstką, jego kwiatem, jego kłosem, a im większy, urodziwszy, mocniejszy, tym sercu narodu bliższy. Chopin może nie wiedział, jakim był wielkim, ale my wiemy, że on wielki naszą wielkością, że on silny naszą siłą,
żoń piękny naszym pięknem. On nasz, a my jego, albowiem w nim objawia się cała nasza zbiorowa dusza. To wystąpienie Paderewskiego, będące nie tylko hołdem dla największego polskiego kompozytora, lecz także głębokim, patriotycznym przesłaniem, na długo zapadło w pamięć słuchaczy. Paderewski był prawdziwym patriotą, zażarliwymi patriotycznymi deklaracjami szły bowiem konkretne czyny. Zaprzyjaźniony z artystami, pisarzami, finansistami, a przede wszystkim z decydentami sceny politycznej, przywódcami innych państw, umiejętnie wykorzystywał te znajomości, gdy w okresie I wojny światowej z ogromnym zaangażowaniem poświęcił się działalności społecznej, patriotycznej i niepodległościowej. Jak zanotował w swych pamiętnikach, cytuję, stosunki w świecie polityki z mężami stanu miały dla mnie dużą wartość, gdyż w głębi serca marzyłem zawsze o możliwości przysłużenia się ojczyźnie, a przyjaźń z tymi mądrymi ludźmi wzbogacała moją wiedzę o polityce. Niezmiernie szczęśliwy to dla mnie traf, że miałem sposobność poznawać ich w wielu krajach. Niespełna pół roku po wybuchu Wielkiej Wojny Paderewski rozpoczął akcję pomocy rodakom, zakładając w styczniu 1915 roku wraz z Henrykiem Sienkiewiczem oraz grupą Polaków w Szwajcarii Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce z siedzibą w szwajcarskim Wewel. Wkrótce powstały oddziały komitetów w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku. Kolejne licznie powstające oddziały tej organizacji skupiały światową elitę intelektualną, artystyczną, finansową, w tym wielu przyjaciół Paderewskiego. Działalność komitetu uchroniła od śmierci głodowej setki tysięcy Polaków. Paderewski poprzez swoje apele o pomoc finansową, przemówienia wygłaszane podczas charytatywnych koncertów i recitali, wreszcie poprzez listy kierowane do znanych polityków, skutecznie kształtował opinię publiczną świata, nastawiając ją przychylnie do sprawy Polski. W odezwie do Polonii Amerykańskiej 23 maja 1915 roku deklarował, że myśl o Polsce wielkiej, silnej, wolnej i niepodległej była i jest treścią mego istnienia. Urzeczywistnienie jej było i jest jedynym celem mego życia. I to właśnie dzięki usilnym staraniom Paderewskiego doszło do skonsolidowania licznych środowisk Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych wokół kwestii niepodległości Polski. Polonia, uprzednio podzielona, reprezentująca różne odłamy polityczne, między innymi dzięki Paderewskiemu, który stał się jej ideowym przywódcą, mogła zaistnieć jako znacząca siła polityczna. Głównie za sprawą Paderewskiego kwestia niepodległości Polski dostrzeżona została na arenie międzynarodowej. Za pośrednictwem swego przyjaciela, doradcy prezydenta Stanów Zjednoczonych Edwarda House'a, Paderewski informował prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona o sytuacji w Polsce, o polityce zaborców, o dramacie Polaków. Jak wiadomo, Paderewski dostarczył Wilsonowi obszerny memoriał, w którym uzasadniał konieczność odbudowy niepodległej, niezależnej gospodarczo Polski dostępem do morza. Zdaniem wielu badaczy memoriał ten, złożony na ręce prezydenta Wilsona w styczniu 1917 roku, miał duży wpływ na politykę amerykańską w kwestii niepodległości Polski. Przypomnę, że w noworocznym orędziu do kongresu 8 stycznia 1918 roku Wilson przedstawił 14-punktowy plan pokojowy, w którym nakreślił wizję stosunków między państwami po wojnie. 13 punkt tego orędzia głosi: stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą. Integralność terytoriów tego państwa ma być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową. W ten właśnie sposób, dzięki zabiegom dyplomatycznym Paderewskiego, kwestia niepodległości Polski zyskała wymiar międzynarodowy,
a tym samym oczekiwany skutek polityczny. Kolejny ważny aspekt działalności niepodległościowej Paderewskiego dotyczył współpracy z Komitetem Narodowym Polskim i bezpośrednio z Romanem Dmowskim w kwestii formowania Armii Polskiej we Francji. Wprawdzie w kwietniu 1917 roku podczas nadzwyczajnego zjazdu Związku Sokołów Polskich w Ameryce Paderewski apelował o utworzenie 100-tysięcznej Armii Kościuszkowskiej jako jednostki bojowej Armii Stanów Zjednoczonych. Jednak gdy realizacja tej idei okazała się niemożliwa, Paderewski poczynił starania u władz amerykańskich o zezwolenie na werbunek ochotników w Ameryce. Na apel Paderewskiego odpowiedziało około 22 tysiące Polaków, którzy zasilili szeregi Armii Polskiej we Francji. Armia ta, nazywana później Błękitną Armią generała Hallera, składała się z ochotników polskich, służących w wojsku francuskim, a także polskiej emigracji ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Brazylii. Dzięki zabiegom Paderewskiego i Dmowskiego, Błękitna Armia, podlegająca Komitetowi Narodowemu Polskiemu, została uznana za autonomiczną armię sojuszniczą Stanów Zjednoczonych. I wreszcie należy przypomnieć, że w okresie I wojny światowej, podczas pobytu Paderewskiego w Stanach Zjednoczonych, niekwestionowany autorytet, nie tylko artystyczny, dał ponad 300 koncertów, w trakcie których apelował o pomoc dla Polski. Dochody z recitali przeznaczał na pomoc dla ofiar wojny. Gdy więc 25 grudnia 1918 roku artysta przybył do kraju, witany był jako symbol odrodzenia ojczyzny. Jego wizyta w Poznaniu 26 grudnia 1918 roku wzbudziła wielką patriotyczną manifestację, a ta z kolei dała impuls do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Po przyjeździe do Warszawy 4 stycznia 1919 roku Paderewski spotkał się z Józefem Piłsudskim. Naczelnik państwa oczywiście dostrzegał ogromny potencjał płynący z pozycji Paderewskiego zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w kraju. Piłsudski doceniał zaangażowanie Paderewskiego w odbudowę niepodległej Polski oraz umiejętność zmotywowania przeciwników politycznych do działania we wspólnym celu. W obliczu nadchodzących rokowań pokojowych, konferencji, która miała zaważyć o losach powojennej Europy, konieczne było ustanowienie jednolitego frontu polskiego, czyli porozumienia między głównymi antagonistami Piłsudskim i Dmowskim. Istotna w tym kontekście rola mediatora przypadła w udziale właśnie Paderewskiego. Jednak początkowo, wobec bezskutecznych narad politycznych, Paderewski wyjechał do Krakowa, gdzie 5 stycznia 1919 roku był entuzjastycznie witany przez mieszkańców i przemawiał, jak przed laty, pod pomnikiem grunwaldzkim. Nawoływał rodaków do jedności i wspólnej odbudowy kraju, podkreślając, że on sam nie należy do żadnego stronnictwa. Deklarował: stronnictwo powinno być jedno, Polska. I temu jednemu służyć będę do śmierci. Wezwany do Warszawy, po dalszych naradach, objął urząd prezydenta ministrów oraz ministra spraw zagranicznych. Oficjalną nominację z rąk Józefa Piłsudskiego otrzymał 16 stycznia 1919 roku. W związku z równoczesnym pełnieniem funkcji ministra spraw zagranicznych, Paderewski często przebywał poza granicami kraju. W tym czasie w kwestiach administracyjnych pomagał mu Stanisław Wojciechowski, który często przewodniczył też posiedzeniom gabinetu Paderewskiego. A trzeba pamiętać, że gabinet Paderewskiego pracował w bardzo trudnych warunkach ekonomiczno-społecznych. W warunkach głodu, bezrobocia, epidemii i płonących granic. W najtrudniejszym okresie porozbiorowym, w okresie tworzenia podstaw państwa polskiego, rząd Paderewskiego doprowadził w krótkim czasie do przeprowadzenia demokratycznych wyborów parlamentarnych i samorządowych
zwołania pierwszego Sejmu Ustawodawczego, który już 20 lutego, a więc miesiąc po objęciu steru rządu przez Paderewskiego, przyjął małą konstytucję, rozpoczął pracę nad przyszłą konstytucją i działał według regulaminu opracowany w wzorach zachodnioeuropejskich. Główne zaś zadanie rządu Paderewskiego dotyczyło walki z powszechnie panującym głodem i epidemiami, utrzymania porządku wewnętrznego. Pamiętajmy, że był to okres ostrych wewnętrznych konfliktów społecznych. Ponadto do głównych zadań rządu należało liczenie, ustanowienie i ochrona granic zewnętrznych oraz scalenie państwa w sensie prawnym, administracyjnym, odbudowa gospodarcza kraju, opracowanie od podstaw polityki finansowej, między innymi poprzez rozpisanie pożyczki wewnętrznej i zewnętrznej czy ustalenie podatku. Ponadto rozwój kultury i oświaty publicznej. Rozwój kultury i oświaty publicznej wszystkich szczebli, między innymi 8 kwietnia 1919 roku uchwałą Rady Ministrów została powołana do życia Akademia Górnicza w Krakowie. Szczególne znaczenie dla kraju zrujnowanego wojną i zaborami miała zagraniczna pomoc aprowizacyjna. 22 stycznia 1919 roku przyjechali do Polski przedstawiciele amerykańskiej komisji aprowizacyjnej z przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych i przyjacielem Paderewskiego Herbertem Hooverem oraz Vernonem Kellogiem na czele. 26 lutego zaczęły napływać do Polski transporty żywności, leków i odzieży. Dzięki darom Polonii zakupiono też kolejne transporty, dziesiątki wagonów na sumę około miliona dolarów. Paderewski jako prezydent Rady Ministrów wraz z Romanem Dmowskim reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu. Zdaniem historyków, dzięki odwadze i ogromnej wiedzy Dmowskiego oraz dyplomacji i kontaktom osobistym Paderewskiego, polska delegacja w Wersalu odniosła polityczne zwycięstwo. Wynegocjowano wówczas włączenie części Pomorza i całej Wielkopolski w skład terytorium Rzeczypospolitej i zachowanie, wprawdzie ograniczonych, jednak praw Polski do Gdańska. Nie udało się doprowadzić do przyłączenia do Polski Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego. Nie wszystko zdołano więc osiągnąć i nie wszystkie środowiska sejmowe były skłonne zaakceptować ustalenia Paderewskiego. Zwłaszcza, że jeszcze podczas rokowań pokojowych sytuacja w kraju znacznie się skomplikowała. Rozpoczęto bowiem pierwszy etap wojny polsko-bolszewickiej. Gdy z czasem powiększał się obszar problemów wewnętrznych i międzynarodowych, powiększał się też obóz oponentów i już nie tylko lewica sejmowa otwarcie atakowała poczynania premiera. Równocześnie na ulicach Warszawy coraz częściej rozpowszechniono wieści podważające autorytet premiera. O trudnych okolicznościach dymisji gabinetu Paderewskiego w grudniu 1919 roku można przeczytać m.in. we wspomnieniach Stanisława Grabskiego. Mniej otwarcie wypowiadał się na ten temat sam Paderewski. Należy obiektywnie stwierdzić, że w obszarze praktyki politycznej Paderewski nie odniósł wielkiego sukcesu. Trzeba jednak pamiętać, że jego postawa polityczna miała swe źródło w romantycznym pojmowaniu służby ojczyźnie. Zarówno rolę artysty, jak i patrioty Paderewski rozumiał zawsze jako służbę dla kraju, dla ludzi. Ta romantyczna postawa była często krytykowana przez jego przeciwników politycznych, z czasem także przez jego bliskich współpracowników. Paderewski nie rozumiał twardych reguł gry, raczej walki politycznej i gry partyjnej, z czego też czyniono mu nieraz zarzut. Do walki politycznej przeciw Paderewskiemu wykorzystywano m.in. ataki na najbliższą mu osobę. Zdaniem wielu, Helena Paderewska zanadto mieszała się do spraw polityki i kompromitowała swego męża. Adam Grzymała-Siedlecki wspominał, że Paderewska, cytuję,
potrafiła z domowym interesem, albo nawet z jakąś swoją nerwową pretensją wtargnąć do gabinetu Paderewskiego, gdzie on odbywał oficjalną konferencję z ministrami czy posłami. Potrafiła być demonstracyjnie niegrzeczną dla ludzi poważnych, stale, a nawet jakby z odrazem traktując pozycję męża jako jakiś niepotrzebny epizod ich życia. Helena Paderewska, obywalczyni salonów, osoba, powiedzielibyśmy dziś, światowa, przedstawiana była najczęściej jako pozbawiona dobrych manier i nadmiernie kontrolująca swego biednego męża. Czary goruczy dopełnił z pewnością Jan Lechoń, który w Rzeczpospolitej Babińskiej w swym tomiku Satyr z 1921 roku zamieścił m.in. wiersz o złej żonie, którego fragment brzmi: jak biedna Polska Polską, od królowej Bony jeszcze nigdy mąż zacny nie miał takiej żony. To wstyd, to despekt, hańba u samiutkiej góry. Wszystko dzisiaj jest w rękach, co ma cały kury. Owa aluzja do kur i upodobania Heleny Paderewskiej do ptactwa domowego miała zgoła inną genezę niż powszechnie sądzono. Paderewska nie była osobą o przyziemnych horyzontach i wąskich, gospodarskich tylko zainteresowaniach. Wręcz przeciwnie, była osobą dobrze wykształconą, oczytaną, znała biegle kilka języków. Jak wynika z treści listów Paderewskiego, to w dużej części Helena stymulowała zainteresowania młodego artysty literaturą, nauką, sztukami pięknymi. Wracając jednak do kwestii hodowli drobiu, w przypadku Heleny Paderewskiej działalność tę trzeba nazwać rodzajem pracy u podstaw. Paderewska w swojej szwajcarskiej willi Rion-Poisson organizowała kursy prowadzenia hodowli drobiu i gospodarstwa domowego dla młodych dziewcząt z Polski. Koszty utrzymania uczestniczek pokrywała sama gospodyni. Około 1900 roku Paderewska założyła w Rion-Poisson hodowlę kur rasowych, sprowadzanych od najlepszych hodowców, m.in. z Ameryki. Do wybuchu I wojny światowej zyskała około 300 wyróżnień i nagród. W 1911 roku dostała wielką nagrodę ministra rolnictwa Francji, złoty medal i odznaczenie kawalera Marie Agricole. Była członkiem wielu towarzystw hodowców drobiu w Szwajcarii, Francji, Belgii i Anglii. Zresztą po wojnie Paderewska zakupiła ze środków otrzymanych od Polonii Amerykańskiej oraz środków własnych majątek Julin, w którym założyła szkołę hodowli drobiu i gospodarstwa domowego wraz z internatem dla dziewcząt. Wszystkie przedsięwzięcia Heleny Paderewskiej miały przemyślany, praktyczny sens. W 1924 roku przekazała szkołę wraz z majątkiem na własność Centralnemu Towarzystwu Rolniczemu w Warszawie. Przepraszam, to mi się włączyło. Ale już wyłączę. W okresie I wojny światowej Paderewska brała czynny udział w pracach na rzecz Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. We foyer sal koncertowych, teatrów i oper sprzedawała zdjęcia z autografem męża, pamiątki związane z Polską, karty pocztowe, znaczki. Organizowała także kiermasze lalek w polskich strojach ludowych, lalek wykonanych w pracowni Stefanii Łazarskiej w Paryżu. Dochód ze sprzedaży tych pamiątek przekazywano na rzecz polskich artystów oraz właśnie na działalność Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Lalki Paderewskiej, zwane także Polish Dolls, stały się bardzo modne w kręgach ówczesnej amerykańskiej elity kulturalnej. Do dziś zresztą cieszą się zainteresowaniem amerykańskich kolekcjonerów. Ogromne zasługi Heleny Paderewskiej są związane z działalnością Polskiego Białego Krzyża, instytucji, której była współzałożycielką i pierwszym prezesem. Jak wiemy, Polska, jako kraj nieistniejący na mapie, nie miała swego przedstawicielstwa w Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu, nie miała też prawa do utworzenia własnej organizacji pod tą nazwą. W środowisku Polonii Amerykańskiej pojawiła się więc idea utworzenia Polskiego Białego Krzyża jako stowarzyszenia
powołanego w celu niesienia pomocy i dawania opieki wolontariuszom służącym w polskiej armii we Francji, nie tylko w obozach, lecz i na polu walki, głównie zaś w celu opiekowania się rannymi i rozdawania darów przysyłanych przez krewnych i przyjaciół żołnierzy. Statut stowarzyszenia zatwierdzony został przez Komitet Narodowy Polski 21 czerwca 1918 roku. Na wzór tego pierwszego nowojorskiego oddziału powstało około 500 stowarzyszeń Polskiego Białego Krzyża w Europie. Między innymi w 1919 roku powstał oddział warszawski. Polski Biały Krzyż prowadził między innymi kursy pielęgniarek i akcje wyposażenia sanitarnego szpitali, akcje pomocy dla rodzin ochotników do Armii Polskiej we Francji, wysyłał paczki dla żołnierzy na front, organizował pomoc dla wdów i sierot po poległych, dla rannych. W lutym 1919 roku działacze Polskiego Białego Krzyża utworzyli w Warszawie przy ulicy Dzielnej 6 szpital Polskiego Białego Krzyża z ponad 100 łóżkami dla rannych żołnierzy, znany później jako szpital imienia Heleny Paderewskiej. Koszty utrzymania ponosili początkowo poszczególni fundatorzy, lecz w końcu pokrywała je głównie Paderewska, wypłacając z funduszy własnych, jak i ze środków pozyskanych od Polonii Amerykańskiej. W maju, lipcu i sierpniu 1919 roku Paderewska, jako żona szefa rządu, osobiście uzyskała u władz amerykańskich, angielskich i francuskich kilkadziesiąt wagonów wyposażenia medycznego, leków, odzieży dla żołnierzy polskich. Założyła w tym celu hurtownię w Warszawie przy ulicy Miodowej 17. Paderewska zakładała także w Warszawie i w całym kraju ochronki i żłobki dla dzieci wygnańców, ogniska dla setek dzieci. Paderewska była też inicjatorką założenia klubu sprzedawców gazet oraz pokryła koszty jego utrzymania. Klub ten później przekształcono w ognisko, które zrzeszało 350 chłopców i było kierowane przez Radę Opieki z Paderewską jako przewodniczącą. Jeszcze przed wyjazdem z Warszawy w 1920 roku Paderewska zakupiła posiadłość w Sulejówku z przeznaczeniem na dom dla zasłużonych staruszek, prowadzony pod egidą Towarzystwa Pomocy dla Inteligencji. Jak widać, patriotyzm Heleny Paderewskiej najmocniej uwidocznił się w jej działalności na rzecz uchodźców i wygnańców z Polski, ludzi okaleczonych w walkach i przede wszystkim osieroconych dzieci. Jak powiedział o niej Herbert Hoover, cytuję: gdyby nic więcej w życiu swoim ta dzielna Polka nie uczyniła, jak to, że setkom tysięcy niemowląt i dziatwy życie uratowała, to nie tylko w dziejach Polski, ale i w historii najstraszniejszej tej z wojen, złotymi głoskami jej imię należałoby wyryć. Niestety stało się inaczej. Dziś rzetelna wiedza na temat Heleny Paderewskiej jest znikoma, zaś stereotyp złej żony urósł do rangi niepodważalnych faktów. Helena Paderewska, wzorem swego męża, nie szczędziła sił, ale także własnych środków finansowych, by nieść pomoc potrzebującym. Należy sobie uzmysłowić, że przybywając do kraju w grudniu 1918 roku, Paderewscy należeli do najbogatszych ludzi w świecie. Natomiast w 1920 roku opuszczali Warszawę z setkami tysięcy długu. Dług ten Paderewski mógł spłacić dzięki kolejnym wielkim sukcesom pianistycznym. Jak już wspomniałam, z początkiem lutego 1920 roku Paderewscy opuścili Warszawę i udali się do swojej szwajcarskiej rezydencji. Ale po kilku miesiącach, kiedy Polska stanęła wobec groźby kontrofensywy Armii Czerwonej, Paderewski zgłosił premierowi Władysławowi Grabskiemu gotowość oddania się do dyspozycji rządu i został pierwszym delegatem Polski do Ligi Narodów oraz przedstawicielem na konferencje międzynarodowe. Jednak na skutek braku porozumienia z Józefem Piłsudskim jesienią 1921 roku zrezygnował z powierzonych mu funkcji.
W 1922 roku, po latach przerwy poświęconych na działalność polityczną, Paderewski triumfalnie powrócił na estrady koncertowe. Alfred Cortot, francuski pianista i dyrygent, tak wspominał ten moment. Można by pomyśleć, gdy czas ten już minął, że po tylu dniach spędzonych w obronie swego kraju, na przewodzeniu, działaniu, administrowaniu, Paderewski mąż stanu weźmie górę nad paderewskim muzykiem. A jednak do nas wrócił. Odnaleźliśmy ponownie tę nadzwyczajną atmosferę na wszystkich jego koncertach na dwóch kontynentach, gdzie, jak niegdyś, gromadziły się tłumy wraz z nową generacją słuchaczy przyciąganych jego magicznym nazwiskiem. To ten sam Paderewski, jedyny w swoim rodzaju, o niewyczerpanych zdolnościach, z patetycznym żarem, z cudowną poezją rytmiczną. Od 1931 roku do końca 1933 Paderewski intensywnie koncertował. Sytuacja zmieniła się w styczniu 1934 roku, po śmierci Heleny. Zgon ukochanej żony był dla artysty wielkim ciosem. Paderewski na ponad rok zaprzestał działalności koncertowej. Jednak od 1936 roku, mimo zaawansowanego już wieku i pogarszającego się stanu zdrowia, koncertował z olbrzymim powodzeniem, aż do maja 1939 roku. Niewiele osób wie, że Paderewski miał także w swoim życiu epizod aktorski. W latach 1936-37 wziął udział w realizacji filmu Sonata Księżycowa w reżyserii Lothara Mendesa. Artysta wystąpił w tym filmie w kilku scenach dialogowych, szczególnie ujmujących i wzruszających, jak też w roli pianisty koncertującego przed licznie zgromadzoną publicznością. Należy podkreślić, że pomimo rezygnacji z pełnienia oficjalnych funkcji państwowych, Paderewski pozostał żywo zainteresowany sprawami wielkiej polityki i zaniepokojony losem ojczyzny. W 1936 roku, gdy sytuacja wewnętrzna Polski coraz bardziej się komplikowała, w jego rezydencji Lyon-Posson zaczęli gromadzić się politycy z Władysławem Sikorskim, Wincentem Witosem i Wojciechem Korfantym na czele, tworząc tak zwany Front Morsz, ugrupowanie opozycyjne wobec rządów sanacji. Po agresji Niemiec na Polskę 79-letni artysta ponownie zaangażował się w działalność patriotyczną. Wspierał finansowo i moralnie emigracyjny rząd Sikorskiego. Słał memoriały do polityków. Na falach eteru apelował do świata o pomoc dla Polski, a do rodaków kierował słowa otuchy, przywracał wiarę w zwycięstwo. W styczniu 1940 roku został przewodniczącym Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, emigracyjnego parlamentu w Paryżu. Funkcję tę sprawował do śmierci. Jesienią 1940 roku Paderewski opuścił neutralną Szwajcarię i wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by tam móc swobodniej i skuteczniej działać pośród polonii amerykańskiej. Ponownie pisał odezwy, apelował za pośrednictwem radia do przyjaciół Francuzów, Amerykanów, Brytyjczyków o pomoc dla Polski. W Stanach Zjednoczonych utworzono wówczas dwie fundacje. Jedna upamiętniała 50. rocznicę debiutu Paderewskiego w Stanach Zjednoczonych, a druga 80. rocznicę urodzin mistrza. Celem tych fundacji stało się gromadzenie funduszy na pomoc dla Polaków. Fundusze gromadzono podczas licznych koncertów organizowanych na cześć sędziwego już artysty. Paderewski wraz ze swymi współpracownikami Heleną Lipkę oraz Sylwinem i Anielą Strakaczami czynił wysiłki w celu ratowania polskich jeńców przetrzymywanych w niemieckich i sowieckich obozach. Paderewski do ostatnich dni swego życia służył ojczyźnie. Jeszcze na tydzień przed śmiercią, 22 czerwca 1941 roku, przemawiał na wiecu weteranów Armii Polskiej w USA.
armii, która powstała na jego zew, aby walczyć o wolną Polskę u boku aliantów w okresie I wojny światowej. Paderewski zmarł 29 czerwca 1941 roku w Nowym Jorku. Pochowany został z najwyższymi honorami na cmentarzu wojskowym w Arlingtonie, niedaleko Waszyngtonu. W 1963 roku ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, John Kennedy, dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej przy mauzoleum, w którym spoczywały szczątki artysty. Z ust prezydenta padły wówczas następujące słowa. Zebraliśmy się tu dzisiaj, by złożyć hołd jednemu z najwspanialszych ludzi naszego stulecia. Był nim Ignacy Jan Paderewski, wielki Polak, wielki muzyk, wielki mąż stanu, ale przede wszystkim człowiek niezwykłej odwagi, głębi uczuć. Imię Paderewskiego jest dla Amerykanów synonimem wielu rzeczy naraz. Narodowej niepodległości, narodowej dumy, humanizmu, sztuki. Jest rzeczą słuszną, że doczesne szczątki tego patrioty polskiego, życiem i pracą tak blisko związanego ze Stanami Zjednoczonymi, złożono na tym cmentarzu narodowym, aż do przyjścia chwili, gdy spocznie w ojczystej ziemi. Muzyka jego zamilkła, ale sprawa, dla której żył i umarł, jest nieśmiertelna. Drodzy Państwo, w 1992 roku prochy Paderewskiego przewieziono do wolnej Polski i złożono w krypcie archikatedry świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oddam Państwu mikrofon do ewentualnych pytań. Chcę tylko podkreślić, że w tym cyklu sylwestrowym niezwykle mówiliśmy o tych trzech wielkich Polakach, którzy doprowadzili do niepodległości w 18 roku, czyli od Moskwy i Piłsudskim. No i zakończyliśmy Ignacy Paderewski. Ja jeszcze tylko tak sobie pomyślałem, że jak to kiedyś bywało, że artyści się też zajmowali polityką, a politycy też sztuką, to dzisiaj chyba mało popularne i w jedną i w drugą stronę. Ja mam tylko, oddam mikrofon, to mam takie pytanie, bo bardzo mało się wie, no i Pani też nie powiedziała za dużo o pierwszej żonie Paderewskiego, ale ona rzeczywiście szybko umarła, prawda? A czy się, znaczy, bo syn zmarł, mając tam 21 lat, prawda? Czy 21 lata. Czy coś więcej można się dowiedzieć o pierwszej żonie, czy to już wszystko, co ewentualnie? Na temat pierwszej żony Antoniny Korsakówny wiemy tylko tyle, że była absolwentką Instytutu Muzycznego w Warszawie. Tam zresztą poznała Paderewskiego. Była absolwentką w klasie śpiewu i deklamacji. Pochodziła z Wołynia. Zmarła, tak jak wspomniałam, w 1880 roku w Połogu. Niestety tylko tyle wiadomo. Przejęzyczenie dla niej było przejęzyczenie, bo Pani Justyna teraz pisze pracę XVII wieku, stąd ten 1600. Proszę bardzo. Ja chciałbym może nie tyle zapytać, ile stwierdzić, jaką koleją losu toczą się losy Polski. Gdyby Pani przypomniała wstęp Paderewskiego na stulecie urodzin Chopina. Bardzo proszę. I bo jest to tekst... Ten cytat, który jest, czyta z przemówienia, tak, Paderewskiego. Stulecie. Czy... Gdyby Pani była uprzejma. No, a wszystkich nas proszę o uwagę. Ja jeszcze tylko tutaj dwa słowa komentarza. Ta niezwykle
ważna mowa została przetłumaczona na język angielski i francuski i w 1910 roku opublikowana. Natomiast w Polsce mowa ta ukazała się dopiero 16 lat później. Dlaczego tak się stało? Trudno powiedzieć. 16 lat później na łamach kwartalnika Muzyka opublikowano ten tekst, natomiast bezpośrednio po tym zjeździe w 1910 ukazała się w języku angielskim i francuskim. Zresztą w przekładzie przyjaciółki Taderewskiego Almy Tademy, która też bardzo, bardzo promowała sprawę polską. Dobrze, czyli te trzy fragmenty, trzy cytaty. Zebraliśmy się tutaj dla uczczenia pamięci jednego z największych synów naszej polskiej ziemi. Uczą nas szacunku dla obcych, a pogardy dla swoich. Każą nam miłować wszystkich, choćby ludożerce, a nienawidzić ojców i braci za to, że nie gorzej może, lecz inaczej tylko myślą. Chcą nas wyzuć zupełnie z rasowego instynktu. Cały pokoleń dobytek oddać na pastwę nieokreślonej przyszłości, a lub chaosowi, którego potworne kształty lada godzina ukazać się mogą ponad tonią czasu. Zabraniano nam wszystkiego, mowy ojców, wiarę przodków, czci dla świętych przeszłości pamiątek, strojów, obyczajów, pieśni narodowych. Zabraniano nam Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza. Nie zabroniono nam tylko Chopina. A jednak w Chopinie tkwi wszystko, czego nam wzbraniano. Człowiek, choćby największy, ani nad narodem, ani poza narodem być nie może. On jest z jego ziarna, jego cząstką, jego kwiatem, jego kłosem, a im większy, urodziwszy, mocniejszy, tym sercu narodu bliższy. Chopin może nie wiedział, jakim był wielkim, ale my wiemy, że on wielki naszą wielkością, że on silny naszą siłą, że on piękny naszym pięknem. On nasz, a my jego, albowiem w nim się objawia cała nasza zbiorowa dusza. Dziękuję. Ja mam pytanie do muzykologa. A mianowicie zachowały się przecież nagrania Paderewskiego i jak jego interpretacja Chopina. Albo o tym wiemy najwięcej, jak to się ma do późniejszych interpretacji, że czy rzeczywiście był z dzisiejszego punktu widzenia tak wielkim pianistą, czy ta sława też polityka, człowieka polityki, świata żyjącego, no, obywatela świata jakby była większa niż jego zdolności muzyczne. No i jak pani to widzi z dzisiejszego punktu widzenia? Paderewski swoją drogę życiową rozpoczął jako kompozytor, później jako wielki pianista. I tak jak wspomniałam, dopiero ten sukces pianistyczny stał się punktem wyjścia dla jego dalszej działalności. Paderewski przede wszystkim był osobą niesamowicie charyzmatyczną. Z relacji krytyków, osób obecnych na jego koncertach, wynika, że na tych koncertach roztaczała się jakaś zupełnie magiczna atmosfera. Z dzisiejszego punktu widzenia sztuka pianistyczna, wykonawcza Paderewskiego jakby jest odzwierciedleniem takich ideałów romantycznych, ale dzisiaj raczej dąży się do tego, żeby w sposób jak najbardziej precyzyjny przekazać tekst muzyczny. A u Paderewskiego ta interpretacja była niezwykle emocjonalna, głęboka. Stosował często tak zwane tempo rubato, czyli takie dowolności, nie przestrzegał bardzo ściśle zapisu muzycznego.
I owszem, jak pan wspomniał, dysponujemy dzisiaj nagraniami Paderewskiego, ale po pierwsze są to nagrania z późnego okresu już działalności pianistycznej Paderewskiego, a więc nie oddają tej pełni sztuki wykonawczej z tego szczytowego okresu. A poza tym, no, to są nagrania audio. Jedyne fragmenty, które się zachowały, to właśnie pochodzą z filmu Sonata Księżycowa. Mimo tego, że Paderewski miał wówczas 76-77 lat, to i tak fragmenty te są niezwykle wzruszające i widać jeszcze dużą sprawność pianistyczną Paderewskiego. Także my możemy wnioskować tylko na podstawie przekazów świadków tych koncertów. Tutaj jedną krótką wypowiedź zacytowałam, ale myślę, że jest ona tak bardzo, bardzo znacząca i oddaje te fascynacje po prostu. Ktoś jeszcze z Państwa? Proszę bardzo. Wojciech, teraz ja mam takie pytanie, no mówimy tu o wykonawcy muzyki, a jako kompozytor, jak on jest dzisiaj oceniany, odbierany? Bo chyba jest trochę zapomniany, on jest mało grany współcześnie. Czy po prostu on był na miarę swojego czasu i to poniekąd nie przetrwał próby czasu, czy też są jakieś inne przyczyny? Tak, Paderewski, można powiedzieć, był ostatnim polskim romantykiem. Tworzył w nurcie neoromantycznym. W tym samym czasie powstawały już bardzo współczesne kompozycje, na przykład Karola Szymanowskiego. Bardzo nowoczesne, jak na tamte czasy. Paderewski w swojej sztuce kompozytorskiej hołdował tym ideałom romantycznym. I rzeczywiście dziś sytuacja wygląda tak, że z czego należy się bardzo cieszyć. Coraz częściej przypomina się na estradach twórczość Paderewskiego i tutaj dla przykładu w tym roku zostały powołane dwa międzynarodowe festiwale muzyczne imienia Paderewskiego, na których prezentowano oczywiście jego twórczość. Jeden festiwal Paderewskiego w Warszawie i drugi Paderewski Festiwal w Raleigh w Stanach Zjednoczonych. Symfonię Paderewskiego wykonano też, zdaje się, w tym roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie z okazji rocznicy, no tak. Nie wiem, jakie rocznice, ale w czerwcu, zdaje się, tego roku. Zresztą ta symfonia była wykonana na inauguracji tej Filharmonii Narodowej. Także coraz częściej te dzieła są przypominane. Jedynym takim właściwie utworem, w którym można zauważyć takie bardziej nowoczesne cechy języka muzycznego Paderewskiego, jest cykl 12 pieśni do słów francuskiego poety Mendesa. Rzeczywiście one wykazują taki bardziej modernistyczny styl. Chciałam coś powiedzieć. Proszę. Muszę powiedzieć, że Justynka jest moją bardzo młodą koleżanką. Jestem z niej dumna. Ale chciałam dodać, że znam kompozytora niemieckiego z Bonn, świetnego, ale oprócz tego, że jest kompozytorem, jest, no, życzyłabym sobie, żeby tak wszyscy znali muzykę jak on. I wielokroć mi powtarzał, że koncert Amon na fortepian Paderewskiego jest utworem znakomitym. Poza tym z kolei pieśni Mendesa znam też bardzo dobrze, do słów Mendesa, ponieważ nie wiem, czy Justynka wspomniała o pani doktor Małgorzacie Perkowskiej-Baszy, która świetnie śpiewała i kierowała przed Justynką ośrodkiem Paderewskiego. Miałam to szczęście, że razem z Małgosią wykonywałyśmy te pieśni, także znamy je bardziej warsztatowo. Są to też znakomite utwory, można je, no, na tym samym poziomie twórczości ówczesnej europejskiej. To tyle z takich uwag osobistych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko dodam, że to samo można powiedzieć o sonacie na skrzypce i fortepian Paderewskiego z bardzo trudnymi, wirtuozowskimi partiami zarówno skrzypiec, jak i fortepianu. Czy jeszcze ktoś z Państwa? O, proszę bardzo. Nazywam się Józef Janarek, pracuję w Muzeum Narodowym w Krakowie. Chciałem dodać do tego wszystkiego jako muzeolog i antropolog kultury taką informację, taki przekaz, że wielkość człowieka buduje się za pomocą pomników. Tymi pomnikami są wydawnictwa, tymi pomnikami są także dosłowne pomniki, także to są muzea, no, różnego typu miejsca, które podkreślają pamięć o tym człowieku. I tak mi się zdarzyło, że 3 lata temu byłem w Chicago, w Muzeum Polskim i ówczesny dyrektor, którego znałem dużo wcześniej, dlatego że kierując kamienicą Szołajskich, w której to został, pokazana została sztuka, grafika polska z tego muzeum, zaprzyjaźniłem się i on mnie tam zaprosił do Chicago i tam jest, no, można powiedzieć, róg sali wypełniony pamiątkami po Paderewskim. Jak mówię, róg sali, to nawet nie jest pokój. To są takie osobiste pamiątki, które robią nieprawdopodobne wrażenie człowieka, ale mało kto wie o tym oczywiście, w dużej skali tego człowieka pokazują. A jednocześnie podkreślają jego taką prostotę, że to nie był człowiek arystokrata, który chodził wysoko i nie widział tego, co się wokół niego dzieje, tylko człowiek taki po prostu, człowiek, który wzbudzał entuzjazm, ale jednocześnie człowiek, który się dał wszystkim po prostu lubić. I na tym polegała po prostu jego, tak mi się wydaje osobiście, wielkość Paderewskiego. Że kochali go Francuzi, kochali go Amerykanie. No my go dzisiaj mało znamy i naprawdę go, no, nie doceniamy jego wielkiej roli wracając do przemówienia Johna Kennedy'ego, należałoby to w Polsce jakoś, no, nie wiem, naprawić, żeby właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił jego wielkość. My w Polsce tak nawet nie mówimy o tych wielkich, wspaniałych po prostu Polakach. I mało mamy takich właśnie miejsc podkreślających ich zasługi, ich rolę, jaką po prostu odegrali w budowie, no, powiedzmy, państwa polskiego i nowoczesnej ojczyzny, bo to dla nich była, no, wyzwanie serca. To były przecież zabory i oni musieli robić wszystko, żeby w tych trudnych warunkach temu wyzwaniu sprostać. Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze chciałem na zakończenie podkreślić coś, co dzisiaj wydaje się niebywałe. W krakowskim klubie wtorkowym tym bardziej warte podkreślenia, że byli kiedyś ludzie, którzy cały majątek poświęcali dla Rzeczpospolitej. Dzisiaj jest trochę odwrotnie. Za benzynę można dużo rzeczy zrobić. Parę złotych zarobić i nikt już o Rzeczpospolitej mało kto myśli. A wracając do tego, co Pan powiedział i o nauce historii, no w szkołach nie ma nauki historii, już wielokrotnie o tym przekonaliśmy się, słuchając tu różnych naszych gości, że no więc trudno, żeby ktoś dzisiaj uczył o Paderewskim, jak tej historii nie ma. Panie. Ja jeszcze chciałam tylko tutaj w odniesieniu do pana
wypowiedzi zaprosić Państwa do Instytutu Muzykologii na ulicę Westerplatte 10 do Pałacu Busowskich. Przy tym instytucie działa od 1974 roku Ośrodek Dokumentacji Życia i Twórczości Paderewskiego, przemianowany na Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku imienia Ignacego Jana Paderewskiego. U nas w ośrodku, tak powiem u nas, również mamy pamiątki po Paderewskim, przede wszystkim prywatną bibliotekę Ignacego Jana Paderewskiego, która trafiła do Polski w latach 60. Trafiła do Uniwersytetu Jagiellońskiego na mocy testamentu Paderewskiego. Bo jeszcze nie wspomniałam Państwu o ważnej rzeczy. Paderewski w swoim testamencie znaczne sumy pieniędzy zapisał właśnie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie. W latach 50. i 60. wskutek długotrwałego i skomplikowanego postępowania spadkowego pieniądze te trafiły do Polski, a wraz z nimi pamiątki po Paderewskim, wśród których właśnie najcenniejsza jest biblioteka, którą można zobaczyć, z której można korzystać na miejscu u nas. Także zapraszam do Instytutu Muzykologii na ulicę Westerplatte 10. Dziękuję za zaproszenie. Od czasu do czasu organizujemy wycieczki, więc w ramach Poznania Paderewskiego prosimy się do Pani. Chciałem podziękować Pani. Gościem Państwa była Pani Justyna Szambara. Zapraszam Państwa na spotkanie w Krakowskim Klubie Wtorkowym za tydzień. Znowu będziemy w historii, tym razem najnowszej. Federacja Młodzieży Walczącej będzie bohaterem naszego spotkania, a raczej książka, która się niedawno ukazała. Gośćmi, o jest książka. Nie wiem, on jej nie czyta w ogóle, ten człowiek. Cały czas ją ma w folii. Nie wiem, o co chodzi. Może taki nowy typ czytania. Nie, jestem trochę złośliwy. Leszek ją przeczytał, bo ją redagował, o ile pamiętam. W związku z tym ją przeczytał, a nie wiem, czy to może prezent dla mnie, ale też wątpię. Także zapraszam serdecznie Państwa na za tydzień. Myślimy także o jakimś ciekawym spotkaniu 23 grudnia, czyli dzień przed Wigilią. Jak zwykle w Krakowskim Klubie Wtorkowym będzie opłatek, ale może coś wymyślimy ciekawego. Niekoniecznie będziemy mówić o polityce, może właśnie o sztuce. To jest, może być dużo ciekawsze. Także jeszcze raz zapraszam i dziękuję bardzo za